Najpierw chciałbym przedstawić, co będzie w całości tych trzech wykładów, aby się one mogły odbyć. I troszkę też chciałbym się wytłumaczyć z tego tytułu, bo on jest w jakimś sensie związany bardzo mocno z fotografią, tym fenomenem, wydawałoby się, bardzo już oswojonym na co dzień kulturowo i artystycznie, który przez całą swoją historię, nie tak znów długą, bo zaledwie 181 lat w stosunku do innych sposobów obrazowania, mających kilka tysięcy lat swojej historii, fotografia jest bardzo młodym typem obrazowania, ale bardzo szybko ona się zakorzeniła w kulturze od samych właściwie początków istnienia fotografii i występowała właśnie w tej troistej formie. Stąd ta nazwa, czyli fotografii jako narzędzia artystycznego, fotografii jako dokumentu, jako obrazu reprezentującego rzeczywistość oraz fotografii jako elementu kultury wizualnej, z którą kontaktujemy się w naszej codzienności. Ona nas otacza, otaczała kiedyś, dzisiaj coraz intensywniej. Ona jest w sferze publicznej, jest w sferze prywatnej. Jeszcze dzisiaj za pomocą właśnie tych środków, wszystkich cyfrowych urządzeń, które potrafią wykonywać fotografie, towarzyszy ona nam na co dzień i jesteśmy z nią zewsząd otoczeni. I to tworzy coś, co kiedyś, kilka dekad temu, profesor Mieczysław Poremski, historyk sztuki współczesnej, nazwał ikonosferą. Wtedy ta ikonosfera wydawała się bogata i niezwykle skomplikowana. Dzisiaj ta ikonosfera jest jeszcze bardziej skomplikowana i w tej ikonosferze, w tej sferze tego, co widzimy, co jak w postaci do obrazów dociera do nas, fotografia jest jednym z najczęściej spotykanych medium. Ale żeby mówić o fotografii, chociaż może się to szczególnie niektórym z Państwa wydawać niepotrzebne, trzeba by tak naprawdę wyjaśnić, czym jest ta fotografia. Bo jaka fotografia jest, każdy wie, każdy może dzisiaj wykonać. Wszyscy mamy przy sobie urządzenia, które wykonują perfekcyjne fotografie, które kiedyś, żeby wykonać tej poprawności technicznej fotografie, trzeba było być profesjonalistą. Dzisiaj nie. Wyciągamy telefon i wykonuje on w zasadzie za nas fotografię. Ale czym jest ta fotografia? To przypomnienie, no, bardzo zwięzłej definicji, czym jest fotografia, myślę, że będzie pożyteczne, żeby może lepiej śledzić to, co ja Państwu w strasznym zagęszczeniu czasowym i tego czasu, który dotyczy tego wykładu, ale i również czasu związanego z historią będę chciał przedstawić. Najogólniej rzecz ujmując, fotografia to jest technika obrazowania polegająca na zapisie obrazu optycznego powstającego w układzie, w obiektywie kamery, chociaż na początku to nawet nie musiał być obiektyw, no i dzisiaj także może to być mała dziurka, która działa jak układ optyczny, ale już nie zamazujmy czytelności tej definicji, więc jest to obraz powstający wewnątrz urządzenia zaopatrzonego w obiektyw, który, kiedy fotografia zaistniała, został nazwany aparatem fotograficznym, a wcześniej znany był od co najmniej kilku stuleci, jako kamera obskura. To właśnie kamera obskura była tym protoplastą kamery fotograficznej. I ten obraz doskonały, bardzo precyzyjny, można było zapisać. Z tym, żeby zapisać ten obraz, to troszeczkę musiało upłynąć historii. I ten zapis fotograficzny w pierwszej, zapis obrazu kamery obskury, później fotograficznej, był dokonywany na materiałach światłoczułych. Czyli rejestrowany on był, czy to w postaci obrazu pozytywowego, czy negatywowego, z którego później można było wykonywać negatywy. No dzisiaj negatyw
jest już zanikającym przedmiotem, nie tylko w naszym życiu codziennym, chociaż pewnie w domach mamy tych negatywów w naszych archiwach i tak troszkę nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić, ale to właśnie była pierwsza forma rejestracji i dystrybucji na materiałach fotograficznych, światłoczułych obrazu fotograficznego. Ale przyszła epoka cyfrowa, pojawił się inna forma, no właśnie, czy zapisu obrazu, czy czegoś innego. Jednak czegoś innego. Zapis cyfrowy, czy to obrazu fotograficznego, czy obrazu ruchomego, w pewnym sensie też i dźwięku, jest w zasadzie zapisem informacji, który został przekształcony w kod zero-jedynkowy, z którego możemy odtworzyć obraz, ale nie jest już to ta sytuacja, która istniała w fotografii przez 160 blisko lat, kiedy fotografia była śladem, fizycznym śladem rzeczywistości, przedmiotu. To była jej wielka siła. Również to był powód, dla którego w różnych okresach zarzucano fotografii, że właśnie nie może być potencjalnie nawet sztuką. Ale to było, no jest w dalszym ciągu, ale w szczątkowej formie, jeśli mówimy o materiałach światłoczułych, wielką, wyjątkową cechą fotografii. Mianowicie jest to fakt, który dzisiaj w coraz mniejszym stopniu sobie uświadamiamy, bo inaczej obraz w kamerze fotograficznej jest zapisywany, że światło odbijając się od przedmiotu, przechodząc przez układ optyczny, padało na materiał światłoczuły i zostawiało fizyczny ślad tego przedmiotu na zewnątrz. Czyli każdy materiał wyjęty, wywołany z kamery fotograficznej jest fizycznym śladem tego przedmiotu, który kiedyś w jakimś czasie, w jakimś miejscu powstał. Obraz cyfrowy już tym nie jest. Obraz cyfrowy jest jedynie informacją, zaszyfrowaną informacją, co w podziale na punkty znajduje w poszczególnych miejscach kadru fotograficznego tego, co no właśnie, nie na matówce już, na matówce w dalszym ciągu, ale już na matrycy, a nie na materiale światłoczułym się pojawiło. Ta definicja wydaje się być prosta, ale warto ją sobie przypomnieć, bowiem z istotą jakby medialną, istotą fotografii wiąże się także ten pierwszy temat, który chcę Państwu przedstawić, czyli fotografia jako narzędzie artystyczne w swej ewolucji przez te 180 lat, jakie upłynęło od umownego początku fotografii, czyli od 1839. Oczywiście troszkę wcześniej były podejmowane próby, trochę później również, ale umówiono się w historii, że to jest ten umowny początek fotografii. I przez te 180, dokładnie 1 lat, fotografia próbowała znaleźć sobie miejsce. Na początku, kiedy te obrazy fotograficzne były bardzo niedoskonałe, kiedy czasy ekspozycji, naświetlania materiału fotograficznego szły w godziny, praktyczne wykorzystanie takiego obrazu wydawało się właściwie żadne. No bo to czego? Oprócz celów naukowych i samego problemu naukowego, jakim jest proces fotograficzny. Ale później to się zmieniło, kiedy zostały udoskonalone techniki fotograficzne i zaczęto już wykonywać zdjęcia znacznie szerszej sfery rzeczywistości, a w pewnym momencie także fotografię człowieka. I ten proces trwał właściwie stosunkowo krótko, ponieważ jeżeli przyjmiemy, że pierwsze zachowane zdjęcia fotograficzne wykonane właśnie w technice tego jednego z pierwszych odkrywców fotografii, technik fotograficznych Józefa Nicefora Niepsa, pochodzi z 1827 roku. Wiadomo, że wcześniej były już wykonywane, ale to, które się zachowało, jest tym pierwszym. O, to właśnie jest to bardzo, bardzo niedoskonałe zdjęcie, wykonane w technice, którą Nieps nazwał heliografią. Później pojawia się, i właściwie ta technika nie została rozwinięta, bowiem pojawił się inny, poszukujący metody utrwalenia
i wykorzystania praktycznego obrazu kamery obskury, czyli przyszłej kamery fotograficznej, czyli również Francuz Louis-Jacques Mandé Daguerre, który też z powodów artystycznych, tak jak i Niepce, bo Niepce trzeba tutaj dodać, że Niepce poszukiwał tej metody, przyszłej metody fotograficznej, ponieważ chciał ją wykorzystać do wykonywania litografii, która została w zasadzie dopiero rozpowszechniona po zakończeniu wojen napoleońskich, a odkryta już w czasie jeszcze rewolucji francuskiej, ale ta zawierucha rewolucyjna w Europie nie pozwoliła na rozpowszechnienie i to był powód artystyczny poszukiwań metody, którą później nazwiemy fotograficzną. Również Louis-Jacques Mandé Daguerre, który był malarzem, chciał również uprościć, przyspieszyć, zintensyfikować swoją pracę malarską i także chciał do tego wykorzystać utrwalenie obrazu kamery obskury. I w pewnym momencie ci dwaj panowie, Niepce i Daguerre, podjęli wspólne działania i to doprowadziło do drugiej techniki fotograficznej, czyli daguerotyp. I tutaj mamy portret Daguera wykonany już później, 5 lat po oficjalnym ogłoszeniu tej daguerotypii jako techniki, nowej techniki obrazowania. Daguerre, od razu można powiedzieć, nie rozwijał dalej daguerotypii, właściwie zadowolił się samym odkryciem, rentą dożywotnią, którą rząd francuski mu zapewnił i już techniki fotograficzne rozwijali inni. Ale trzeba też wspomnieć o trzecim odkrywcy techniki fotograficznej, mianowicie o Williamie Henrym Fox Talbocie, angielskim dżentelmenie, który stworzył mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wysiłki Niepce'a Daguerre'a zmierzały najpierw do udoskonalenia heliografii, a potem kiedy się okazało, że heliografia nie da się udoskonalić, do daguerotypii. On również stworzył własną technikę. W przeciwieństwie do heliografii i daguerotypii, która była technikami pozytywowymi, czyli w kamerze powstawało jedno pojedyncze zdjęcie, którego właściwie multiplikować już nie było. Był to pozytywowy obraz. Natomiast Talbot stworzył technikę negatywowo-pozytywową i zaczął wykonywać zdjęcia, a potem nazwał tą technikę kalotypią. Tak więc w pierwszej fazie historii fotografii, ona była nieco mniej doskonała, jeśli chodzi o jakości obrazowe, niż daguerotypia. No oczywiście była nieporównywalnie doskonalsza od heliografii. W krótkim okresie czasu z tych trzech pierwszych technik fotograficznych, daguerotypia zdominowała praktykę fotograficzną, chociaż Talbot uzyskiwał w swojej kalotypii bardzo ciekawe efekty. Co więcej, był autorem właśnie, tutaj mamy jedną ilustrację z tej książki, pierwszej książki fotograficznej, The Pencil of Nature, czyli ołówek natury, bowiem fotografię traktowano, zresztą te nazwy, heliografia, czy helios graphos, czyli rysowanie słońcem, światłem słonecznym, czy kalotypia, piękny obraz po grecku, już jakby określają charakter tego zjawiska ze strony samych ich twórców. Wprowadzają z jednej strony pewną samoistność fotografii, no przynajmniej do okresu epoki cyfrowej, a z drugiej strony wprowadzają element estetyczny. To były piękne obrazy. Zresztą trzeba troszkę pamiętać, jaka była sytuacja wówczas w sztuce i w tej sztuce pierwszej połowy XIX wieku, połowy XIX wieku, gdzie właśnie precyzja obrazu, realizm obrazu, jego dokładność były bardzo wysoko cenione. W związku z tym fotografia właśnie dawała tą dokładność, ten realizm, który w tamtych kategoriach był traktowany jako jedna z kategorii estetycznych, jako przejaw właśnie piękna. Od razu zrodziło się pytanie, jaki status ma ten nowy wynalazek, ponieważ trzeba pamiętać, tu wracam do tego, co wspomniałem na początku, że w pewnym momencie kilkutysięcznej historii obrazowania w naszej cywilizacji pojawia się nowy typ obrazu. I to obraz
nie manualny, jak w malarstwo, grafika, rysunek, ale obraz mechaniczny, który powstaje w maszynie. I zaczęto zadawać sobie to pytanie, czy fotografia jest sztuką. I przez pierwsze dekady historii fotografii, szczególnie przez dwie pierwsze dekady, czy powiedzmy lata 40., 50., może początek 60. XIX wieku, istniały dwie odpowiedzi i to całkowicie sprzeczne. Jedni uważali, że fotografia jest sztuką, no bo daje piękny, dokładny, precyzyjny obraz, a niektórzy uważali nawet, że w większym stopniu jest sztuką niż te sztuki dotychczasowe. Oni na ogół należeli, ci, którzy byli zwolennikami tego poglądu, na ogół należeli do mniejszości jednak. Większość środowiska artystycznego w zasadzie do międzywojnia, już w XX wieku, do lat 20. i 30., odmawiała fotografii potencjalnych możliwości artystycznych. I ta opinia, że fotografia nie jest sztuką, a nie jest sztuką dlatego, że wykonywa je, jak to wtedy opisywano, maszyna, a przecież co wykonuje maszyna, nie może być dziełem sztuki, bo sztukę tworzy natchniony artysta swoją dłonią. I te dwa bardzo spolaryzowane poglądy na temat istoty fotografii jako właśnie narzędzia artystycznego ukierunkowały całą właściwie historię XIX-wiecznej fotografii jako właśnie zjawiska artystycznego w pewnym kierunku, który zapędził w pewnym momencie fotografię jako właśnie działanie artystyczne w taki ślepy zaułek. Ale to za chwilkę ja przejdę do tego, czyli do piktorializmu końca wieku XIX i początku wieku XX, ale zanim zaczęto dość dokładnie rozstrzygać to, dlaczego fotografia nie jest sztuką lub dlaczego jest sztuką, fotografowie, nie patrząc na te dyskusje, zresztą nie takie rozwinięte i bogate w tej pierwszej fazie historii fotografii, refleksja teoretyczna nad fotografią była niezbyt rozbudowana i głównie prowadzona na terenie sztuk pięknych. To troszeczkę ukierunkowało spojrzenie na fotografię w XIX wieku. Zresztą nie tylko w XIX wieku. Myślę, że i dzisiaj, w XXI roku, w środowisku artystycznym niezwiązanym z mediami poglądy bywają różne na temat mediów mechanicznych. Ale wróćmy do XIX wieku. Tak więc część fotografów XIX-wiecznych, tych z pierwszych dekad, z lat 40., 50., 60., no jeszcze może częściowo w latach 70., nie patrząc, jaka będzie konkluzja z tej dyskusji, z odpowiedzi na to pytanie, które przed chwilą Państwu wyświetliłem, czy fotografia jest sztuką, postanowiła wykonywać te piękne, fascynujące obrazy, nadając im, ich zdaniem, najlepsze, jakie mogli, jakości wizualne, jakości, które część krytyki, część odbiorców fotografii zaczęła oceniać w kategoriach estetycznych, zaczęła dostrzegać w fotografiach ich piękno. Te pierwsze zjawiska artystyczne, które tutaj zapowiadają się w tym slajdzie, dotyczą przede wszystkim portretu. Tu warto też wskazać, że dzięki portretowi fotografia tak naprawdę znalazła swój sens kulturowy, ale również i artystyczny, jak za chwilkę zobaczymy. Otóż dopóki technika fotograficzna nie potrafiła zapewnić rejestracji wizerunku człowieka, była w czymś fascynującym, była naukowym wynalazkiem, zresztą nawet François Arago, ogłaszając światu daguerotypię, tylko na to wskazywał, że to jest taki fantastyczny wynalazek, że nie ma żadnego praktycznego zastosowania, no bo jakie może być. I w momencie, kiedy udoskonalono, no to głównie chodziło o udoskonalenie daguerotypii, częściowo także kalotypii, kiedy okazało się, że zdjęcia można wykonać w kilkanaście sekund, a później ten czas się skracał, kiedy pojawia się mokra płyta kolodionowa, kolejny bardzo znacznie doskonalszy materiał zdjęciowy, że wtedy można było wykonywać portrety. I te portrety nadały również sens jakby ekonomiczny działalności fotografów. Otwierając zakłady fotograficzne, znajdowali oni coraz liczniejszych klientów, którzy chcieli mieć portrety wykonane w tej
właśnie technice. Czasami sam proces wykonywania tych portretów wzbudzał lęk, a nawet przerażenie. Podobno pierwsi odbiorcy fotografii, oglądając dagerotypy, z przerażeniem odrzucali je, ponieważ no, nie wierzyli, że może istnieć tak doskonały obraz. Oczywiście dla nas może się to wydawać bardzo dziwne, no ale pamiętajmy, w jakiej sytuacji, w jakich otoczeniu, jakich obrazów to się wszystko działo. Tak więc pojawia się kilku fotografów, którzy nie patrząc właśnie na te dyskusje i spory wokół artystyczności fotografii, postanowili pokazać, co to medium potrafi. To było wykonywane bardziej z ciekawości. Takim pierwszym przykładem są prace dwójki Szkotów, Davida Octaviusa Hilla i Roberta Adamsona. Hill był już uznanym, chociaż stosunkowo młodym, malarzem edynburskim, natomiast Adamson był jednym z pierwszych w ogóle fotografów na Wyspach Brytyjskich i oni razem połączyli swoje działania, żeby wykonać takie szkice do obrazu, który zamówiony był u Hilla przez zleceniodawców i pomyślał Hill, że można by wykorzystać do tego fotografię dopiero co stworzoną. Trzeci przykład, bardzo również różny od tych dwóch brytyjskich, francuskiego fotografa, właściwie człowieka wielu umiejętności i talentów, Nadara, a to był właściwie jego pseudonim, tak naprawdę nazywał się Gaspard Tournachon. Był i literatem, dziennikarzem, rysownikiem, wtedy właśnie przybrał pseudonim Nadar i kiedy się pojawiła fotografia, postanowił wykorzystać także fotografię. I tutaj znów mamy te źródła artystyczne, czy w sztukach pięknych, związanych z zainteresowaniem fotografią. Mianowicie postanowił do swych kolejnych karykatur wykorzystać fotografię, nauczył się fotografii i fotografia, tak jak Hilla, wciągnęła, z tym, że Nadara skutecznie wciągnęła Nadara malarza i Nadar właściwie do malarstwa nie wrócił. Hill po pewnym czasie wrócił do malarstwa i już dalej fotografią się nie zajmował. I Nadar, także korzystając z techniki kolodionowej, to jest następna technika negatywowo-pozytywowa, która pojawia się w kalotypii w 1851 roku, zaczyna również tworzyć portrety, ale zupełnie inne w charakterze. Tak jak Julia Margaret Cameron wykorzystywała już świadomie pewne ograniczenia związane z techniką, pewne ograniczenia, które miała ta technika, ona je podkreślała, na przykład długa ekspozycja powodowała, że te obrazy nie były do końca ostre, ale jej nie chodziło o to, żeby one były ostre, tak wyraziste, jak na przykład ten portret Nadara, Gerarda de Nerwala, ale o to, żeby były syntezą, żeby właśnie ta nieostrość, często zresztą nie ustawiała w punkcie ostrości osoby portretowanej, żeby dokonać pewnej syntezy. Natomiast w przeciwieństwie do fotografii Cameron, Nadar raczej był analitycznym portrecistą, który potrafił, poznawszy portretowaną osobę, i to był warunek dla niego przynajmniej dobrego portretu, żeby poznać. Dwie rzeczy trzeba było poznać, uważał Nadar. Po pierwsze, poznać osobę portretowaną, jego osobowość i poznać naturę światła w fotografii. Jeżeli te dwie rzeczy opanuje fotograf, będzie dobrym portrecistą. No, Nadar dodatkowo jeszcze miał do czynienia z wybitnymi osobowościami, których jakby osobowość sama była już na tyle intrygująca, że łatwiej było ją wydobyć w jego portretach. I Nadar wykorzystuje pełnię możliwości techniki kolodionowej, wykonując perfekcyjne fotografie, które znów zdaniem krytyki artystycznej, publiczności, a Nadar poruszał się w środowisku artystycznym, był jego częścią boemy artystycznej Paryża, były uznawane za wybitne osiągnięcia, nawet współcześni ogłosili go Tycjanem fotografii, porównując jego osiągnięcia do słynnego malarza włoskiego. I tu kilka przykładów bardzo różnych od tych dwóch przykładów brytyjskich, tu George Sand, ale już w późniejszym okresie. Tu warto przy Nadarze wspomnieć, o czym mówiłem na początku, że portret fotograficzny był podstawą
ekonomiczną działalności fotografów, którzy zaczęli otwierać zakłady fotograficzne, i to właśnie przez zakłady fotograficzne w XIX wieku fotografia weszła na trwałe do kultury i XIX wieku i później. Ale fotografia włączyła się, jeżeli była umiejętnie uprawiana jako zawód, no wolny zawód, nie została włączona do systemu cechowego, który w dalszym ciągu wtedy jeszcze obowiązywał. Była wolnym zawodem, tak jak zawód artystyczny, prawniczy czy lekarski. Przynosiła duże dochody. I Nadar był przykładem tego, jak można było wzbogacić się na fotografii. Ale Nadar miał inne pasje, między innymi baloniarstwo, był pionierem sportu baloniarskiego i całe pieniądze z swojego zakładu utopił w tym wszystkim, co się wiązało z balonami. Zresztą te balony też zaistniały jego w praktyce fotograficznej, ale nie o tym mamy mówić, bo to już się nie wiąże z tymi artystycznymi aspektami. Tak więc mamy tę pierwszą fazę prób wykorzystania czystej fotografii do osiągnięcia efektu artystycznego, porównywalny z ówczesnymi sztukami, który został w części środowiska artystycznego, nie tylko wśród fotografów, zaakceptowany i uznany za taki. Ale były jeszcze inne próby, gdzie próbowano także zbliżyć się do efektu malarskiego, ale innymi metodami, poprzez fotomontaż. I tu mamy dwa przykłady też Brytyjczyków, a właściwie Rejlander był Szwedem, ale naturalizowanym w Anglii, Oskara Gustawa Rejlandera, który wykonał to najsłynniejsze swoje dzieło, Dwie drogi życia, taki bardzo symboliczny, nawiązujący zresztą do wówczas bardzo silnego malarstwa symbolistycznego, pokazujący w sposób właśnie symboliczny dwie drogi życia, gdzie tam ci dwaj młodzieńcy reprezentują tę słuszną i tę niesłuszną, wiodącą na zgubę. I okazało się, że metoda fotomontażowa, bardzo precyzyjna, bardzo żmudna, cały czas proszę pamiętać, że Rejlander posługuje się mokrym procesem kolodionowym, wykonuje po kilkadziesiąt zdjęć, fragmentów tych fotografii, a potem to wkopiuje tak, że jak się ogląda odbitkę, ja widziałem dwie różne te odbitki z tego fotomontażu, bo potem on to sfotografował, jak wszystko powkopiowywał na papier, gdzie właściwie te łączenia są bardzo trudno dostrzegalne i uzyskał wspaniały narracyjny obraz symboliczny. To jest ten najbardziej znany z 1957. I mamy drugiego Brytyjczyka, który mniej więcej w tym samym czasie również dążył do tego, tylko jakby inspirował się troszeczkę innymi nurtami w sztuce. Tu mamy jego, jeden z najbardziej słynnych obrazów, Odejście, który też składa się z fragmentów kilku fotografii. W przypadku Rejlandera jest ich kilkadziesiąt. W przypadku tego bardziej kameralnego dzieła i skromniejszego w swoim zamyśle jest ich więcej. Ale były też próby tuż przed pojawieniem się pełnej, programowej koncepcji fotografii artystycznej, jakim był piktorializm, również próby uzyskania efektu artystycznego, niekoniecznie naśladującego jakieś zjawisko w sztuce, mianowicie naturalizm. Emerson, Peter Henry Emerson był jednym z twórców tego naturalizmu, który był troszeczkę reakcją na te fotomontażowe manipulacje Robinsona i Rejlandera, których naśladowcy zbanalizowali tę metodę. I to jest odbitka platynotypia. To jest taki specjalny typ papieru do uzyskania właśnie bardzo pięknego efektu, który no jest jakby sam w sobie już skończonym dziełem. Oczywiście możemy dzisiaj, zgodnie z naszymi upodobaniami, różnie oceniać tą fotografię, ale nie możemy jej odmówić właśnie tych jakości estetycznych, w których wykorzystanie tej techniki w świadomy sposób, wykorzystanie tego, co ona może zaoferować w tym ujęciu tego fragmentu pejzażu, dało już bardzo interesujący efekt. Ale to wszystko nie wystarczało tym coraz liczniejszym fotografom, głównie amatorom, czyli nie, może nieprofesjonalnym, bo to amator, u określenia amator jest troszeczkę wartościującym określeniem, nieprofesjonalnym fotografom, których było coraz więcej, którzy chcieli, poznawszy fotografię w sposób no, porównywalny z poziomem profesjonalistów, czyli tych, którzy prowadzili na przykład zakłady fotograficzne, chcieli uzyskać coś więcej niż tylko obraz rzeczywistości. Chcieli nadać temu obrazowi wartości artystyczne, ale będąc cały czas zamknięty w tej XIX-wiecznej koncepcji fotografii, która była związana ze sztukami pięknymi w sposób jakby jednokierunkowy,
że ciągle porównywano fotografie do sztuk pięknych. Natomiast nie dostrzegano, poza właśnie tymi pojedynczymi, to jednak były pojedyncze zjawiska, przykładami tych wybitnych piktorialistów, nie dostrzegali tego, że to medium ma swoje własne, bardzo skuteczne, bardzo oryginalne możliwości kreacyjne. Tak więc piktorialiści są jakby zwieńczeniem XIX-wiecznego myślenia o fotografii, pokazującym fotografię jako technikę, którą można uzyskać efekt bliski malarstwu, graficzki czy rysunkowi. Piktorializm dążył bowiem do upodobnienia fotografii, najprościej rzecz ujmując, do właśnie któregoś z obrazów manualnych. To upodobnienie było argumentowane tym, że sam obraz fotograficzny jest surowy, jest nieartystyczny, mechaniczny, ma ogromną ilość szczegółów, nie ma żadnej hierarchii, jest bardzo dosadny, drobiazgowy. Natomiast sztuka jest syntezą. Należy dążyć do syntezy. Ale ta synteza w rozumieniu piktorialistów miała być uzyskana metodami bliskimi malarstwu. Miała upodobnić właśnie obraz fotograficzny do malarstwa, do reprodukcji malarskiej, czy do grafiki lub rysunku. I zaczęto opracowywać specjalne techniki, które miały zrealizować program piktorializmu, fotografii jako sztuki, sztuki porównywalnej ze sztukami XIX-wiecznymi i sztuki od niej uzależnionej w swoich treściach, w swoich formach, bowiem piktorialiści uważali, że nie wszystkie motywy treści są artystyczne, że tylko te podstawowe typy obrazowania, jak portret, akt, pejzaż, martwa natura, to są tematy artystyczne, że to wszystko może zbliżyć i uczyni fotografię sztuką. I po stosunkowo krótkim okresie rozwoju piktorializmu, osiągnął on pewną kulminację na początku wieku XX, piktorialistom udało się, tak jak tutaj Johnowi Dudleyowi Johnstonowi, brytyjskiemu piktorialiście, uzyskać efekty, nawet dzisiaj je oglądając, oczywiście pomijając to, czym był piktorializm, który troszeczkę w ślepą uliczkę wprowadził fotografię, możemy przyznać im pewne jakości artystyczne. Wtedy i w środowisku fotograficznym, i w znacznej części środowiska artystycznego, nie w całości, i w krytyce artystycznej, piktorializm uzyskał akceptację. Na tyle, że zaczęto o nim pisać w pismach artystycznych, pokazywano wystawy piktorialistów w instytucjach artystycznych i to piktorialistom wystarczyło, żeby potwierdzić, że mają rację. Zaczęli rozwijać te wszystkie możliwe manipulacje w technikach specjalnych, zwanych szlachetnymi, tworząc coraz bardziej zmodyfikowane w stosunku do treści obrazu negatywowego dzieła. Tutaj mamy wielobarwną gumę Constanta Puyot, jednego z piktorialistów francuskich, która w pierwszym momencie w ogóle z fotografią wydaje się mieć niewiele wspólnego. Wygląda jak rysunek pastelowy, bardzo precyzyjny rysunek pastelowy, gdzie usunięte zostały treści niepotrzebne, bo fotografia jest gadatliwa. Wszystko, co jest w polu widzenia obiektywu kamery, jest rejestrowane, tak twierdzili piktorialiści, z jednakową dokładnością. Nie ma żadnej hierarchii wartości, jeśli chodzi o treści. Natomiast piktorialista chciał na tę treść wpływać. Malarz może przecież dowolnie stworzyć obraz. Natomiast fotografii już nie, no bo kamera zarejestruje tylko to, co istnieje w polu widzenia obiektywu kamery. I to właśnie to ograniczoność dla piktorialistów, ograniczoność kamery, próbowano złamać. Tu mamy, w ogóle nie mamy tła, widać tylko ślady ingerencji manualnych tam w tych złotych pociągnięciach, które eksponują portret wielobarwny. Pamiętajmy, że aż do końca XIX wieku nie było technik barwnych, fotografia była czarno-biała. Ta barwa uzyskiwana w technikach piktorialnych była właśnie celem, aby zbliżyć ją do sztuk pięknych. No, pierwszą techniką barwną był autochrom, ale autochrom to był bardzo mało rozpowszechniona, kosztowna, kłopotliwa technika. Tak naprawdę o technikach barwnych fotografii możemy mówić w międzywojniu, a tak naprawdę do praktyki fotograficznej barwa wkroczyła już grubo po II wojnie światowej. I efekty, które uzyskiwali piktorialiści, tu Robert de Maschi i inny piktorialista, były no właśnie takie, jakie widzimy.
ich to zadawalało. Wielu odbiorców sztuki ówczesnej, oglądając pracę piktorialistów, również dostrzegali w nich dzieła artystyczne. Jednak to dążenie, tu Heinrich Kühn, austriacki piktorialista, to jest właśnie autochrom, który został wykorzystany do celów piktorialnych. A więc właściwie to, no, piktorialiści troszkę traktowali autochrom jako technikę specjalną. Tu mamy przykłady z piktorializmu niemieckiego, Nikolaus Perscheid, w którym symbolizm wówczas taki dość ponury był bardzo silny w malarstwie, a piktorializm szukał wzorów właśnie w malarstwie, w aktualnych nurtach malarstwa, aktualnych w tych środowiskach, w których piktorializm się rozwijał. Tutaj Hofmeisterowie w porcie, fotograwiura, kolejna technika odkryta kiedyś w latach 60. jako technika reprodukcyjna, oparta na fotografii, a w piktorializmie stała się techniką piktorialną. Ale od początku wieku XX świat się zmienia. XIX wiek został pożegnany, otwiera się wiek XX, który w pierwszej fazie kumuluje wiele różnych zjawisk, które tworzą nowoczesną cywilizację. Szczególnie te generacje, nie tylko fotografów, artystów, myślicieli, ale zwykłych ludzi, którzy po I wojnie światowej, która była strasznym kataklizmem, doświadczeniem, traumą ogromną dla całego tego pokolenia, kiedy kończy się I wojna światowa, zaczęto dostrzegać, że świat zmienił się radykalnie. Zmieniła go nowoczesna cywilizacja, technika, wielkomiejska rzeczywistość. To wszystko, co kształtowało otoczenie człowieka, co także powodowało, że ci, którzy zajmowali się obrazowaniem, tak jak fotografowie, chcieli tę rzeczywistość oddać. Ale piktorialistów nowoczesność nie interesowała. I nowa generacja fotograficzna, która zaczyna swoją działalność po zakończeniu I wojny światowej, chce stworzyć nową fotografię. Odrzuca całkowicie, radykalnie piktorializm, uważając, że to jest ślepa uliczka, że końcem piktorializmu będzie koniec fotografii, bo na końcu będzie odbitka graficzna, a nie już fotograficzna, tak jak niektóre techniki, jak przetłot na przykład, był już techniką w zasadzie graficzną, bo po prostu z matrycy, która była oparta na jeszcze obrazie z negatywu, odbijano już na papierze przy pomocy farby drukarskiej obraz. Tak więc ta nowa generacja, zafascynowana nowoczesnością XX wieku, możliwościami techniki, w których technika fotograficzna też była niezwykle rozwinięta, postanowili stworzyć nową fotografię w nowym wieku XX i zaczęli zmieniać swoją twórczość, opierając ją, to było główne założenie programowe, na czystości środków fotograficznych. Nie upodabniać fotografię do czegoś, czym fotografia nie jest, tylko stworzyć to, czym fotografia jest, a czym inne obrazy nie są. I tu po raz pierwszy w historii fotografii zaczęto budować estetykę, wartości estetyczne i artystyczne obrazu fotograficznego na unikalnych możliwościach tego typu obrazowania, posługując się czystym obrazem fotograficznym w procesie negatywowo-pozytywowym. I ten nurt zwany nową fotografią w Europie, a straight photography w Stanach Zjednoczonych, inspirując się nowoczesnością rodzącego się XX wieku, zresztą nie jedynie nowi fotografowie tym byli zafascynowani, ja za chwilkę przejdę do awangardy i tam pojawi się inne środowisko artystyczne. Tu mamy taki bardzo programową wypowiedź, co jest rzeczywistością naszego świata, naszej rzeczywistości początku XX wieku. Zaczęli zmieniać całkowicie radykalnie formę fotograficzną, zasady kompozycji, sposoby pokazania rzeczywistości, wykorzystać w sposób maksymalny osiągnięcia techniki fotograficznej, zarówno po stronie sprzętu fotograficznego, który cały czas się rozwijał. Takim przełomowym wydarzeniem będzie pojawienie się małoobrazkowej Leica w 1925 roku, która zmieniła również formę fotografii, czy też służyła do zmiany formy fotografii, gdzie właśnie nowoczesna cywilizacja staje się przedmiotem obrazowania, ale w zupełnie innej formie, niespotykanej dotychczas w historii obrazowania w ogóle.
w całej historii obrazowania nie znajdziemy takich szalonych skrótów perspektywicznych, nie znajdziemy zainteresowania poszczególnymi obiektami, mało artystycznymi, cóż jest pięknego w wielkim budynku wielkomiejskim, czy w fabryce, tak jak na tym zdjęciu Renger patrza, czy w takich wydarzeniach fascynujących w coraz większym stopniu współczesnych, jakim był sport. Tutaj mamy właśnie futbolistę w fotografii Martina Mochaczego. Część tych obrazów nie byłaby możliwa bez, czyli część tej formy nowoczesnej bez nowoczesnych rozwiązań technicznych fotografii, ale część była już dostępna od samych początków. Od dagerotypii można było, przynajmniej jeśli chodzi o statyczne bardziej motywy, coś takiego uzyskać. Tu mamy przykład nowego fotografa francuskiego René Zubera czy François Collara, gdzie wytwory, symbole nowoczesności, takie jak lokomotywa, transatlantyk, stawały się przedmiotem obrazowania i to obrazowania zupełnie innego. Oni wskazywali bardzo silnie, że nie można starymi metodami, formami opisywać rzeczywistości tej, która tak się zmieniła w sensie fizycznym, w sensie przedmiotów, ale również w sensie postrzegania tej rzeczywistości przez ówczesnego człowieka. Człowiek, na to będzie wskazywała awangarda bardzo silnie, poczynając od futuryzmu, człowiek współczesny widzi świat inaczej, bo ten świat jest inny i żyje w innych warunkach. W związku z tym tego typu zdjęcia, jak ta Piera Iszaka Sokoły, czyli ćwiczenia, masowe ćwiczenia gimnastyczne, ani by nie zaistniały kiedyś, ani by w ten sposób nie mogły być uchwycone. Ale również w tych klasycznych tematach artystycznych, typach obrazowaniach jak portret, nowa fotografia i street photography wprowadza zupełnie nowe rozwiązania. No tu niedawno Państwo widzieliście Roberta Demaszego akt, no i właśnie ten akt Rogera Szala, który we wszystkich swoich jakościach, w układzie kompozycyjnym również różni się od tego, czy przedmiot, drobny, nieduży przedmiot, do którego fotografia już od czasów Dagera, Niepsa i Talbota mogła się zbliżyć. Tu jest pokazany w nowy zupełnie sposób, tworzący właśnie nowe jakości i estetyczne, i artystyczne. To samo dotyczyło fotografii w Stanach Zjednoczonych. Fotografia w Stanach Zjednoczonych troszeczkę inaczej się rozwijała. Tu mamy przykład Paula Stranda. Tam zresztą więcej jest, co prawda istnieje pewien paradoks, że w Europie uznawano Amerykę za symbol nowoczesności, ale właściwie myślano o Chicago i Nowym Jorku. A cała Ameryka zupełnie inaczej wyglądała i w piktorializmie amerykańskim, i właśnie w tej nowoczesnej fotografii, która tam była zwana street photography, bezpośrednia, czy w polskiej, tak? Chciałem zapytać o polski termin dla tego street photography. No właśnie. Czytałem pańską książkę i tam cały czas się pan posługuje tym terminem, zastanawiałem się. W Polsce przyjęło się tłumaczyć to jako czysta fotografia, chociaż przymiotnik straight tego nie określa w ten sposób. To nie jest to znaczenie. Natomiast nie, to nie jest. Jakby programowo, jeśli chodzi o cele tej fotografii, tak, chodziło o to, żeby to była czysta fotografia. I dlatego ktoś kiedyś, nawet nie wiem, nie śledziłem tego, chociaż warto byłoby to zbadania, kiedy ten termin straight photography zaczyna być tłumaczony jako czysta fotografia. Ten termin jest tak, on tak po polsku występuje i myślę, że należy go zaakceptować, bo nie ma sprzeczności między ogólną ideą. Rzeczywiście, nawet Amerykanie w większym stopniu podkreślali czystość środków. Weston, Edward Weston, który jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tej nowoczesnej fotografii międzywojennej, kładł na to ogromną wagę. Uważał, że fotografia powstaje w umyśle, idea obrazu powstaje w umyśle fotografa. Jego zadaniem jest jedynie wykorzystać środki fotograficzne, żeby ta idea została zmaterializowana na negatywie. Jeżeli ona została zrealizowana na negatywie, to niczego już nie można zmienić. Trzeba najlepiej stykowo odbitkę wykonać i zostawić to, co z tej idei umysłowej na negatywie się pojawiło. W Europie to troszeczkę inaczej rozumiano, nie było to tak ortodoksyjne, ale w Stanach Zjednoczonych to przetrwało i Paul Strand, Charles Schiller, pierwsi przedstawiciele obok późnej fazy twórczości Alfreda Stieglitza,
właśnie street photography, bo to wtedy zostało określenie to stworzone. Jeszcze przed pierwszą wojną światową, no właśnie w trakcie pierwszej wojny światowej, bo to i w camera work, i w wystawach pojawia się termin właśnie street photography. Czy Edward Steichen, który był jednym z najbardziej radykalnych piktorialistów amerykańskich, a który przeszedł metamorfozę ogromną i odwróciły się jego zupełnie poglądy i praktyka fotograficzna, zaczęli tworzyć, realizując właśnie tę ideę czystości, wykorzystania tych elementów, które są istotą medium, światło, optyczność obrazu, która pozwala właśnie manipulować i skalą, pozwala wydobyć faktury, tak jak tutaj fakturę ciała, wykorzystując tę ogromną skalę walorową, którą piktorialiści ograniczali świadomie, uważając, że to jest zupełnie do celu artystycznego niepotrzebne. Czy właśnie fotografie Edwarda Westona, które dotyczą bardzo zwykłych przedmiotów, jak te dwie muszle, liść kapusty, który można tak sfotografować, że jest on no, trudnym do podważenia dziełem artystycznym, gdzie właśnie czystość środków wykorzystana w ten sposób, no, bardzo radykalny w przypadku Westona, daje właśnie ten efekt, ale nawet w tak klasycznym temacie jak akt. Czy pejzaż zupełnie inaczej rozumiany. Oczywiście tu można jeszcze podać inne przykłady. Ansel Adams, który głównie z pejzażem był silnie związany, który też wykorzystując te możliwości nowoczesnej fotografii, tu warto podkreślić, że oni fotografowali aparatami wielkoformatowymi. Nie dlatego, że byli zapóźnieni technologicznie. Były to bardzo nowoczesne aparaty wielkoformatowe, ale chodziło im właśnie o to skondensowanie fotograficzności w odbitce stykowej. Te aparaty wielkoformatowe były głównie potrzebne do tego, żeby wykonywać odbitki stykowe. Natomiast w Europie Leica, która dawała, jak to piktorialiści uważali, znaczek, a nie obraz, powiększali swoje obrazy, czy to średnioformatowe negatywy. I wreszcie awangarda, która jest drugim źródłem nowoczesności, bardzo ważnej dla historii fotografii nowoczesności, bo ta nowoczesność współczesna ma swoje bardzo silne, niezbywalne korzenie właśnie w tym, co się wydarzyło w latach 20. i 30., zarówno w nowej fotografii, street fotografii, jak i również w awangardzie. I awangarda od samego początku jest zafascynowana fotografią, wykorzystuje tę fotografię dla swoich różnych celów, od futuryzmu przez dadaizm, konstruktywizm i surrealizm. Obecna jest i w teorii awangardy, ale w praktyce bardzo szeroko obecna jest fotografia i jako obraz, i jako problem. W niektórych zresztą nurtach awangardy, a właściwie we wszystkich ten argument się pojawia, tylko on jest różnie potem wprowadzany jakby i do teorii, do praktyki fotografii artystycznej awangardy. Argument istnienia fotografii i filmu przekreślał całkowicie sens dotychczasowej sztuki, że sztuka już nie musi niczego przedstawiać, nie musi obrazować, nie musi się tym zajmować, ponieważ fotografia i film są doskonalsze i trzeba je wykorzystać. Trzeba odrzucić tamtą sztukę z różnych powodów, nie tylko z tych, że fotografia i film się pojawiły jako obrazy, ale z wielu innych również. Ja nie będę już tutaj wnikał w te szczegóły programowe, ale jest faktem, że właśnie we wszystkich nurtach, poczynając od futuryzmu, a więc od 1909 roku, fotografia jako problem artystyczny i jako element praktyki jest obecna. Futuryzm ujął fotografię inaczej. Futuryzm był zafascynowany ruchem, élan vital, tym bergsonowskim pędem życiowym, uważał, że właśnie nowoczesna cywilizacja przemysłowa, maszyny wprowadziły nowy element ruchu i ten ruch zmienia naszą percepcję, widzenie rzeczywistości i to musi oddać to wrażenie, jakie ruch wprowadza do życia, musi oddać obraz futurystyczny, czy to malarski, czy to poetycki, czy prozatorski, czy właśnie obraz fotograficzny. I taką sztukę futurystyczną opartą na obrazie fotograficznym, na technice, stworzyli bracia, bardzo młodzi ludzie, Anton Giulio i Arturo Bragaglia, którzy stworzyli fotodynamikę, która dawała właśnie obraz odczucia tego, czy próbę odczucia tego, co współczesny człowiek zdaniem futurystów w rzeczywistości dostrzegał, czyli jak ruch zmienia obraz rzeczywistości. I tutaj mamy właśnie te fotodynamiki,
gdzie dochodzi właśnie ze względu na ruch i ruch przedmiotu, i ruch człowieka obserwującego rzeczywistość, ruchu dochodzi do dematerializacji, jak to określali Bragagliowie, obrazu w przedmiocie. Fotodynamizm i obecność w fotografii w futuryzmie była stosunkowo krótka i ona w niewielkim stopniu wpłynęła na kolejne nurty awangardy, chociaż pewne postawy, pewne założenia programowe związane z nowoczesną cywilizacją, maszyną, mechanizacją, które fascynowały i były podstawą teorii futuryzmu, stały się także podstawą konstruktywizmu. Z tym, że konstruktywizm podszedł zupełnie inaczej, zresztą w trochę innych warunkach się już kształtował, był już późniejszą formą nurtu awangardy i zaczął się w przypadku konstruktywizmu i rosyjskiego, ale właściwie europejskiego, również od takich specjalnych technik, takich jak fotomontaże Aleksandra Rodczenki, gdzie właśnie mechaniczny obraz fotograficzny zastępował to, co do tej pory, czym się zajmowało malarstwo sztuki piękne, czyli obrazowaniem. Konstruktywizm radykalnie postawił problem przedstawiania, odrzucił go, wprowadził abstrakcję geometryczną, bardzo sformalizowaną, nawet zartomatyzowaną, gdzie obraz był tworzony wedle pewnych nawet relacji liczbowych. Natomiast funkcje obrazowania miały przejąć media obiektywowe, fotografia i film. I pierwszym elementem, pierwszym jakby formą wykorzystania obrazu fotograficznego w konstruktywizmie rosyjskim, tak jak w przypadku Rodczenki, był fotomontaż. Ale Rodczenko bardzo szybko, obcując z obrazem, zastanawiając się z perspektywy konstruktywisty, czy później produktywisty, nad istotą tego obrazowania, wypracował nowy zupełnie nową formę fotografii. Opracował ją również w formie teoretycznej i ona była w swoich cechach i obrazowych, i w pewnych założeniach programowych bliska nowej fotografii, szczególnie tej europejskiej. Zresztą tu współpraca między awangardą a nową fotografią, niektórymi środowiskami nowej fotografii była dość bliska. Nie wpływały one nawzajem na siebie, ale były wychodząc z podobnych założeń programowych, osiągano i w praktyce, i w teorii podobne cele. I tu mamy przykłady właśnie Aleksandra Rodczenki, który właśnie wykorzystując tę małą lajkę, która okazała się, zresztą on tam jest z tyłu w tym reflektorze samochodowym chromowanym, tam widać go trzyma maleńki aparacik, lajkę, bo lajka pierwsza, czy druga, czy nawet trzecia, to były bardzo małe aparaty. To było ich zresztą też zaletą. Fotograf został uwolniony od statywu, mógł wykonywać tego właśnie typu zdjęcia. I tu widzimy podobieństwa formy z nową fotografią. Z tym, że motywowane troszkę czym innym, jak i pewnym obciążeniem funkcji, jaką fotografia w sztuce awangardy miała pełnić. Bardzo odpowiedzialnej funkcji, obrazować rzeczywistość. To obrazowanie rzeczywistości przy pomocy fotografii nie służyło tylko powstaniu dzieła, które też było celem oczywiście, ale również miało edukować współczesnego człowieka, troszkę zagubionego w tej nowoczesnej cywilizacji, której jego ewolucja jakby nie nadążała za tym, jak szybko zmieniała się rzeczywistość. I tu warto podkreślić, właściwie we wszystkich nurtach awangardy te edukacyjne, dydaktyczne funkcje się pojawiają. Tu mamy przykład innego konstruktywisty, L. Lisickiego. Obaj zresztą i Lisicki, i Rodczenko, i także Laszlo Moholy-Nagy, Węgier, ale właściwie człowiek świata, w swoich działaniach i czysto artystycznych, i w swoich działaniach praktycznych, w sztukach użytkowych, w sztukach w projektowaniu, wykorzystywali między innymi właśnie obraz fotograficzny, bowiem uważali oni, nie tylko oni zresztą, że współczesne projektowanie, szczególnie to graficzne, związane z projektowaniem czasopism, projektowaniem książek, okładek książek, czy reklamy, a więc bardzo użytkowych już form wizualnych, nie może się obyć bez użycia fotografii. Musi być fotografia użyta, bo ona, tu mamy fotoplastyki, takie samodzielne, samoistne dzieła Laszlo Moholy-Nagya. To też jest taka inna nieco koncepcja fotomontażu. I w latach 20. i 30. awangarda wypracowuje bardzo podobny zestaw możliwości formalnych, jakości wizualnych w obrazach fotograficznych, które, co jest bardzo też ważne
znajdują praktyczne zastosowanie właśnie w reklamie, ale co jest również ciekawe, w propagandzie. Okazuje się, że ta nowocześnie użyta, bardzo sugestywna, czysta forma w obrazu fotograficznego może być skuteczna w perswazjach wizualnych, jakim jest i reklama, i propaganda. I w obu tych obszarach obraz fotograficzny był niezwykle skuteczny. No, czasami ta skuteczność propagandowa doprowadziła świat do strasznych rzeczy, jakim była II wojna światowa, ponieważ propaganda oparta na fotografii, na tej właśnie wypracowanej, nowoczesnej fotografii, wypracowanej między innymi w awangardzie, no, doprowadziła świat do kataklizmu. No, może nie sama fotografia, ale przyczyniła się poprzez skuteczność swoją propagandową. Tu mamy taką drugą generację i Stankowski, Stankowski i Florence Henri, francuska artystka, to są przykłady właśnie tej drugiej generacji konstruktywizmu.